Moi drodzy, relacja specjalna ze stacji Szklarska Poręba Górna. Zobaczcie, wpadam na stację 12.51. Mamy Regio Kamieńczyk do Poznania Głównego. Czy wy to widzicie? Szklarska Poręba Górna. Piękny zegar. Skałki za wagonami. I mamy wagonowy skład spółki Polregio. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale to jest najlepszy pociąg spółki Polregio. W takich pięknych okolicznościach tak się złożyło, że dzisiaj ze Śnieżki wróciłem tak, że mamy Kamieńczyka na stacji początkowej. Nie wiem, czy widać tę tabliczkę, później zobaczę. Dosłownie 2-3 minutki nas dzielą od odjazdu. Tutaj zobaczcie, są szlabany, które grodzą teraz przejście na sąsiedni peron. Mamy EP07P2004, Wielkopolski Zakład w Poznaniu. Pociąg Regio Kamieńczyk, wagonowy, z wagonem piętrowym na końcu. Jestem bardzo zadowolony. Zwłaszcza, że w Szklarskiej w pewnym momencie się troszkę zakorkowało. Jakaś ciężarówka stała i blokowała i nie było pewne, czy zdążę. A teraz zapowiedź. Poznań Główny, przedstawi Jeleni Góra, Bałczyk, miasto Wrocław Główny, Leszno, odjedzie z toru przy peronie pierwszym. Pociąg Regio Kamieńczyk do stacji Poznań Główny, przedstawi Jeleni Góra, Bałczyk, miasto Wrocław Główny, Leszno, odjedzie Palów z toru przed przy peronie pierwszym. Prosimy do... To są te szlabany, o których mówiłem, ale nas to aż tak bardzo nie interesuje, jak ta siódemka, która lada moment wyruszy w całkiem długą trasę do Poznania Głównego. Mamy czerwony sygnał na semaforze póki co i niecałą minutę do odjazdu. I proszę, sygnał się zmienił. To jedyny taki pociąg tutaj spółki Polregio. Ostatni pasażerowie wsiadają, różne osoby wysiadają i za chwilkę będziemy oglądać start Regio Kamieńczyk. Mamy tutaj również składy PKP Intercity, Orzeszkowa, Karkonosze oraz Śnieżka. Gwizdek, ale się cieszę, że zdążyłem. Tak. Piękny start, są pasażerowie. Cafe Regio, wagon gastronomiczny oraz wagon piętrowy. Pociąg znika. Zobaczcie, ciekawostka, w Szklarskiej Porębie jest informacja o tym, jak funkcjonuje Warszawa Gdańska. Tak wygląda stacja Szklarska Poręba Górna. Te skałki mi się tutaj niesamowicie podobają. Tu już wysiadając z pociągu, popatrzeć można na te skałki i się wie, że tak, jesteśmy w górach. Klimatyczna stacja. Tu mamy budynek stacyjny. Troszkę emocje opadły. Ale w końcu na urlopie jakąś taką kolejową wstawkę zrobiłem. Tu zobaczcie, są drewniane podkłady. Teraz nie ma żadnego pociągu. I życie toczy się tutaj swoim tempem. Ze Szklarskiej można dojechać do Liberca w Czechach, do Wrocławia, do Warszawy, do Gdyni. Także jest tutaj ten dworzec z oknem na świat. Następny pociąg za 1,5 godziny do Liberca, koleje dolnośląskie.
mała hala dworcowa, ale ma swój urok. Jest bardzo czysto. Tak budynek dworcowy wygląda z zewnątrz. Piękna stacja, ale gdy wysiądziemy z pociągu, to zobaczcie, jakie ładne widoki nas czekają. Inne powietrze, inna panorama. Tu jest jeszcze jakaś sala wystawiennicza, kino. Kino za rogiem, seans na życzenie. W czwartek od 9 do 17, seans o 19 w piątek i tak dalej. Można sobie tutaj zobaczyć repertuar. Tu jakie ładne ławeczki i kwiaty. Jest tu bardzo czysto, schludnie i ładnie. Tutaj mamy parking. A tu jest bistro oraz przechowalnia bagażu. A ja ponownie jeszcze raz tutaj pokażę wam te skałki. Tam są jakieś dziury nawiercone. Ciekawe na co. Może ktoś wie i powie tradycyjnie. Taka mała, piękna stacja. Tu mamy perony 1, 2, a peron numer 3 jest znacznie krótszy, troszkę na uboczu. Kozioł oporowy i tor postojowy, przerdzewiały, więc raczej nieużywany. I dwie wiaty przy peronie trzecim. Oraz Śnieżka. Gwizdek. Ale się cieszę, że zdążyłem. Cafe Regio, wagon gastronomiczny oraz wagon piętrowy. Pociąg znika. To był odcinek specjalny, a ja teraz jadę dalej w góry. Kierunek Wysoka Kopa w Górach Izerskich. Trzymajcie się. Cześć.